Dzień dobry, jestem Maciek Błachnio, zajmuję się marką L-Acoustics w firmie Audio Plus. Tutaj obok mamy właśnie najnowsze dzieci, serię X, nową serię koaksjalną. Lżejsza, dużo lżejsza, 9 kg X12. I tutaj uwaga, 15 wygląda praktycznie identycznie, ta sama wysokość, też takie małe, trochę szersza obudowa, żeby miała większą objętość dla 15. Nowością też jest to, że charakterystyka już nie jest dookulna, tylko eliptyczna. W tym kierunku mamy więcej, w poziomie mamy mniej, no chyba że sobie odwrócimy paczkę. Nie będzie już serii instalacyjnej osobnej, tylko jedno wykonanie takie. Nowe uchwyty w pionie, w poziomie, adaptery do manipulowania kątem w 3 wymiarach, możliwość mocowania na ścianie, na statywie rurowym. Tutaj pod uchwytami takimi sprytnymi są gniazda na statyw rurowy klasyczne, ale w przypadku obejmy możemy stosować adapter do statywu i pod dowolnym kątem sobie paczkę umieszczać. Również uchwyt wzdłuż długiej tej krawędzi, tutaj są dodatkowe otwory jeszcze, jak widać. Kolejna ciekawostka, czemu jest takie lekkie? Nowy głośnik, wspólny magnes dla obydwu, dla wysokotonowego i niskotonowego, przez to lżejszy, neodymowy, no i obudowa. Cieńsze drewno zastosowano, a utrzymano jego wytrzymałość poprzez konstrukcję giętą, jak widać, a nie proste płaszczyzny klejone. Także przy tych samych parametrach mechanicznych uzyskano dużo mniejszą wagę. To jest 9 kg lżejsze. 20 kg waży. Ci, co mieli okazję podnieść 12 XT, wiedzą, jaka to jest różnica. Tutaj mamy jeszcze 8. Piątka 5 XT jest dosyć nową paczką, więc zostaje w niezmienionej formie. Natomiast tutaj mamy nowe X8, następcę 8 XT. Ta sama waga, ale przy nieco większej obudowie, to oznacza, że ma więcej dołu, gra szerszym pasmem i główne zastosowanie tego głośnika jest jako monitor, w związku z czym położono też nacisk na to, żeby brzmienie, sygnatura brzmieniowa była taka sama jak dużych systemów L-Acoustics. Czyli wyobraźmy sobie realizatora w kabinie w teatrze, który może realizować przedstawienie na tych małych paczkach, słysząc takie brzmienie, jakie wychodzi z dużego systemu na widowni. Stąd też to poszerzone pasmo w dole, żeby ta funkcjonalność była lepsza, bardziej przyjazna. No i rzecz chyba najważniejsza, na którą zwrócili uwagę na dzisiejszym zebraniu wszyscy dystrybutorzy, to uwaga, obracane logo. To jest hit, standing ovations. Jak widać w L-Acousticu sporo nowości. Nie wiemy dokładnie jeszcze, kiedy te głośniki będą dostępne. Mam nadzieję pod koniec już tego roku. Pomalutku to wszystko do nas przychodzi. Również takie rzeczy jak nowości w oprogramowaniu, bardzo ciekawe. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do nas, do Audio Plus w Łomiankach. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem. Również u nas nowości, nowa duża siedziba, nowy duży showroom, gdzie będzie można tego wszystkiego posłuchać, obejrzeć i napić się dobrej kawy.